Ailton. Oj, niebezpiecznie. Brawo, Jojko. Paneira strzelał z najbliższej odległości, ale Jojko zdołał odbić tę piłkę. Jeszcze raz ta sytuacja. Ładne zagranie głową Brazylijczyka Ailtona i piłkę, ale na dobitkę zabrakło już czasu. Starał się tam dojść Zdzisław Stroje. Adam Pusz. Niebezpieczna sytuacja, ale świetnie strzelił Portugalczyk, a był nim João Pinto. Nożycami, przewrotką, fantastycznie sam środek bramki, tu Jojko wykazał odpowiednią czujność. No efektowne jest to widowisko piłkarskie, sporo sytuacji pod bramką, tu odległość. Moment zawahania linii obronnej Katowic, dyskutują między sobą Węgrzyn, Świerczewski i Widuch. Zawahał się także Jojko, ale w ostatniej chwili jeszcze się zreflektował, wybijając piłkę ponad poprzeczkę. Bez wątpienia Janusz Jojko jest postacią numer jeden w zespole Katowic. To już siódmy rzut rożny. Obok niego należy wyróżnić Adama Kucza. Paneira. Jojko. Brawa od polskich kibiców. Jęk zawodów wśród Portugalczyków. Ciągle 0-0. Niedługo ostatnie 10 minut tego meczu. Bardzo niebezpieczny strzał. A strzelał Rui Costa. Jojko ponownie nie dał się zaskoczyć. W ostatnich minutach ciągle gorąco pod bramką polskiego zespołu. To już 15 rzut rożny Portugalczyków. Jak to Jojko obronił, jak Portugalczycy nie strzelili, to pozostanie ich tajemnicą. Teraz jednak trzeba wybić tę piłkę, bowiem zamknęli nas Portugalczycy na polu karnym. I Jojko, fantastyczna interwencja, na wyczucie, poszedł w górę i zdołał wybić piłkę. Ten bramkarz na pewno będzie bohaterem tego meczu. Można dostać zawału serca. To, co się dzieje pod bramką Jojki, przychodzi wszelkie pojęcie, ale nasz bramkarz broni bardzo dobrze i przede wszystkim szczęśliwy. João Pinto zmarnował świetną okazję, ale teraz ponownie zagraża bramce Jojki. Jojko fantastycznie broni. To pozostanie jego tajemnicą, jak z tak niewielkiej odległości od strzelca João Pinto potrafił chwycić piłkę, nakryć ciałem. Za chwilę to wszystko zobaczymy w powtórce. Może ta interwencja Janusza Jojki podbuduje psychicznie Katowicza. Jeszcze raz ta sytuacja, ujęcie z innej kamery, widzą Państwo. Być może w powtórce będziemy się mogli przyjrzeć dokładniej tej sytuacji, ale teraz Waldeir, Brazylijczyk grający w szeregach Bordeaux i teraz chyba będzie gol. Jojko wspaniale broni. Zidane był w sytuacji sam na sam z bramkarzem GKS-u Katowice, ale ta akcja powinna stanowić ostrzeżenie dla Waldeir. Były reprezentant Brazylii, Zidane, Waldeir i Jojko. Okazuje się, że Waldeir w pojedynkę albo w asyście Zidana potrafi zagrozić bramce Mino Borawskiego. Czwórka Francuzów. Istiol. Jojko. Waldeir już czyhał na dobitkę, ale Jojko naprawił jeszcze swój błąd. Chwycił pewnie piłkę. Trzeba przyznać, że bramkarz Katowic stanowi mocniejszy punkt tego zespołu. Istiol strzelił bardzo nieprzyjemnie. Bardzo szybki, długonogi zawodnik. Dobrze wyszkolony technicznie. Waldeir, pole karne. Jojko. Świetna interwencja bramkarza GKS-u Katowic. To właśnie temu zawodnikowi, mam na myśli Janusza Jojkę, zawdzięczają Katowicanie to, że nie stracili w tym spotkaniu bramki. Fischer. Itwell. Itwell. Bardzo niebezpieczny strzał, z najwyższym trudem Janusz Jojko broni.
bramka zdobyta na wyjeździe ma wielką wartość w meczach pucharowych, ale teraz Jojko najwyższym trudem wybija piłkę. I jeszcze raz Jojko. Nie ma karnego wśród kibiców futbolowych. A ponadto pokazałby drużynie reprezentacyjnej drogę do zwycięstwa. Brawo! I jeszcze jedna interwencja Jojki po strzale Zidana. Och, teraz będzie niebezpiecznie i świetnie Janusz Jojko. Jeszcze poprawka i jeszcze bramkarz GKS. A więc jednak dwukrotnie przedarli się piłkarze Bayeru. Talk me, Sergio. Dotknął piłki Janusz Jojko przy obronie tego strzału. No i tym razem brawa. Wielkie brawa dla Janusza Jojki, który uchronił tym razem zespół od utraty czwartej bramki. Wystarczyło lekko dotknąć piłki ręką i już poszybowała ona nad poprzeczkę. Sergio Scholz. Lupescu. Wörns. Tom. Dokładnie i Jojko broni. Tak, na raty bronił Janusz Jojko. Ale jak widzę, od kilkunastu minut o wiele pewniej czuje się Janusz Jojko. Szkoda, że z tego rzutu rożnego nie zrobiono ciekawszej sytuacji. Sergio dojdzie, doszedł. I znów, kiedy Jojko wychodzi z bramki, kiedy był teraz na piątym, szóstym metrze, z łatwością zdołał obronić strzał Sergio. I tymże strzałem sędzia turecki zakończył pierwszą część meczu w Leverkusen, który stwierdził, że obojętnie kogo wylosujemy dalej w ćwierćfinale Pucharu UEFA, nie boimy się. No, Sergio też nie trafił, a więc dwa razy znakomicie spisał się Janusz Jojko. To był ten bramkarz GKS-u z meczów z Bordeaux i z Alisem Saloniki. Tu był praktycznie sam na sam z napastnikiem gości. Obronił sytuację nogą. Sergio poprawiał prosto w Janusza Jojkę, tak jakby magnes.